To jest program Wyszukanie. Krzysztof Czaban, witam Was ponownie. Dziś Waszym i moim gościem jest Robert Rogala, piłkarz tak broni, jak i Radomiaka w przyszłości. Witam Panie Robercie. Witam, dzień dobry wszystkim. Można Pana nazwać łącznikiem pomiędzy klubami? No myślę, że tak. No, miałem okazję wychowywać się na Radomiaku, prawda? Spory okres czasu związany z tym klubem. Koniec lat 80., początek 90. Dokładnie tak, dokładnie w 96 roku przeniosłem się do Kielc, do drużyny Błękitnych. Na koniec swojej kariery wróciłem do Radomia, wróciłem do broni z racji tego, że w tej drużynie znajdowało się sporo moich kolegów, którzy ze mną grali jeszcze właśnie za czasów Radomiaka i tak zostałem do tej pory. No właśnie, ale to jest ciekawe, bo nie przeszedł Pan bezpośrednio oczywiście z Radomiaka do broni, tylko no, lata minęły, prawda, zanim to się wydarzyło. Tak, długa przygoda z piłką. Wiele klubów w mojej historii takiej piłkarskiej, można powiedzieć, że byłem takim obieżyświatem. Dzięki temu poznałem wielu ludzi. Miałem okazję gdzieś tam mieć epizod w Ekstraklasie w krakowskiej Wiśle, po czym wróciłem z powrotem do Kielc. Następnie zagrałem o drugą ligę z Gorzycami z sukcesem. Zrobiliśmy awans do drugiej ligi. Wróciłem ponownie do Kielc, ale już nie do Błękitnych, ponieważ tam nastąpiła fuzja. Już tego klubu nie było. Dokładnie, dwóch klubów, więc wróciłem do Korony. Niestety tam zbyt długo nie pograłem, bo kontuzja pokrzyżowała mi plany i na 2 lata musiałem tak naprawdę zawiesić buty na kołku. Czyli no, taki nieprzyjemny dość rozbrat, prawda, dla piłkarza, który chce grać. Dokładnie. No, był to wiek, mój wiek, wtedy 29 lat. Wydaje mi się, że najlepszy wiek do tego, żeby gdzieś tam jeszcze pograć w piłkę, bo już zapas doświadczeń, a jeszcze ta motoryka na takim w miarę przyzwoitym poziomie. No niestety tak się stało i mogę tylko żałować. Panie Robercie, to jest trochę tak, że no, mówimy o tym łączniku między klubami, ale gdy przeszedł Pan do broni już na koniec swojej kariery, to usłyszał Pan po drugiej stronie miasta, że no tak nie powinno być, że piłkarz Radomiaka nie powinien grać się w broni i odwrotnie. Wie Pan co, o to chodzi, że nie. No, ja mam to szczęście, że jednak mimo wszystko zawsze w każdym klubie, którym byłem, to jednak swoją identyfikację miałem z Zielonymi, z klubem ze Struga, bo ja zawsze powtarzam wśród kolegów i to jest moje takie motto, tak, że matkę się ma tylko jedną. Żon można mieć kilka i każdą trzeba kochać maksymalnie, prawda? Aczkolwiek powinniśmy mieć jedną. Natomiast matkę ma się tylko jedną. Dla mnie taką matką jest i wychowanką dla mnie jest Radomiak. Radomiak. Tak jest. Więc na pewno do końca życia sentyment do tego klubu pozostanie. Co nie oznaczało, że jak przyszedłem do broni, to gdzieś tam folgowałem sobie, zawsze grałem na 100%. Dzięki temu właśnie, że miałem swoją przynależność klubową, o dziwo od kibiców broni dostałem puchar właśnie za wkład w piłkę gdzieś tam formowaną na broni. Czyli normalnością, takim zdrowym podejściem i profesjonalizmem można sobie zaskarbić po pierwsze sympatię, a po drugie szacunek wśród kibiców, no, w Radomiu zaantagonizowanych klubów. Ja myślę, że tak, natomiast trochę mnie to dziwi i trochę boli, bo za czasów, kiedy ja grałem w Radomiaku jeszcze, to my między zawodnikami tak naprawdę bardzo się lubiliśmy, razem chodziliśmy do szkoły, nawet na mecze derbowe potrafiliśmy jechać razem w tym samym autobusie. Nasi koledzy, tacy jak chociażby Robert Stępniewski, wysiadali na Rutowicza, my jechaliśmy na Struga, na boisku. Z można, szacunkiem po prostu. Dokładnie, tak? na boisku nie było już przyjaźni, były, jak to można powiedzieć kolokwialnie, wióry się sypały. No natomiast, tak, ale 90 minut się kończyło przed i po. Dokładnie tak. I później tak naprawdę byliśmy z powrotem kolegami, razem szliśmy gdzieś tam pośmiać się jeden z drugiego, co się wydarzyło na tych derbach, jak to wyglądało. Myślę, że mimo tych animozji
te derby kibicowsko też wyglądały chyba, wydaje mi się, inaczej. Raz, że tych ludzi było dużo, dużo więcej, tak? Bo ja sobie przypominam derby, na których potrafiło być 10 czy 12 tysięcy ludzi. W ostatnich derbach też fajnie, bo było sporo osób. I pełen stadion na Narutowicza. Dokładnie tak. Natomiast to, co mnie zostało z tych ostatnich derbów, które miałem dla Państwa okazję komentować, to właśnie to, że te poprzednie derby jednak gdzieś tam wiały tym antagonizmem. Natomiast tutaj fajnie, może tam chwilami coś tam się zadziało, ale generalnie szedł doping każda grupa swój klub, nie było gdzieś tam wyzwisk. Marczak. Bardzo dobre dośrodkowanie na Wojtka Gorczycę. Jeszcze nie koniec akcji. Sałek, co z tą piłką? 1-0 dla broni Radom. Nie potrafili wybić futbolówki piłkarze Radomiaka. Odbił piłkę przed siebie, ratując się Michał Kula. Bramkę strzelił z numerem 20. Obrońca. Paweł Ankurowski. Paweł Ankurowski. Wychodzi na to, że dorośliśmy, ale czy Pana w sercu nie boli trochę tak, że jednak Radom jest podzielony? Przyznam szczerze, że ja nie zwracałem na to nigdy uwagi, ale gdzieś tam dopiero obserwując właśnie ostatnie derbowe pojedynki, może faktycznie nie ten mecz przy Narutowicza, ale zwłaszcza ten w 2010 roku, na którym było około 7, niektórzy mówią 8 tysięcy ludzi przy Struga, no to pokazał, że faktycznie, no już nie mówiąc o tym, gdzie, który był bez publiczności, prawda, w rewanż, ale mówię o tych ostatnich kilku spotkaniach. Boli? Boli, naprawdę boli, bo patrząc na to, co się stało w Kielcach, gdzie tak naprawdę w momencie, kiedy doszło do fuzji Błękitnych z Koroną, tak naprawdę Korona, można powiedzieć, była bankrutem. Nie miała pieniędzy, nie miała na opłacenie zawodników, pieniądze były po stronie Błękitnych, który to klub był mniej popularny w Kielcach. Tam wiadomo, starsi ludzie to tak jak w Warszawie Polonia i Legia, prawda? Starsi ludzie chodzą zawsze na Polonię, gdzieś tam ta młodzież jest związana z Legią. I tam kluby potrafiły się dogadać. Stworzyły jeden klub z bardzo dobrym zapleczem treningowym. Bo stadion na Błękitnych powstał, prawda? Dokładnie. Piękny stadion. Ja powiem szczerze, w ostatnim czasie dość głośno to mówię, że jestem orędownikiem powstania jednego mocnego zespołu tutaj w Radomiu, bo to może pozwolić na to, że miasto może zaangażować większe środki, być udziałowcem tego klubu, a dzięki temu kibice mogliby tutaj oglądać piłkę na poziomie ekstraklasowym. I może faktycznie pokazalibyśmy to, że nie kłócimy się, a potrafimy współpracować, ale co ciekawe, w tym samym programie w zeszłym roku tę samą myśl powtórzył, czy też powiedział pan Zdzisław Radulski, który też jest orędownikiem tego, żeby był jeden klub w Radomiu. Choć jak zapytałem oczywiście o to, czy wyobraża sobie siebie wybiegającego z tym całym swoim zapleczem w postaci tych środków medycznych, no to powiedział, że no nie do końca, dlatego że myśli sobie tak, że no tak, ale na Struga, żeby to było, a nie na Narutowicza. No wielki szacunek dla pana Zdzisia, bo wiele lat razem współpracowaliśmy, wiele żartów z jego strony. Natomiast tak jak mówię, jest to człowiek, który jest, można powiedzieć, ikoną Radomiaka. To słychać na trybunach. Tak, i z tym klubem jest związany na dobre i na złe. Z tego, co ja się orientuję, już po moim odejściu chyba na krótki czas rozstał się z klubem, natomiast szybko wrócił i myślę, że... No to już by was było dwóch, prawda? Dokładnie. Myślę, że jeszcze kilku by się znalazło orędowników takich. Pan Zdzisio, myślę, że jakoś by przełknął tą pigułkę i na pewno sportowcom, którzy by zagrali w tym klubie, z chęcią bym pomagał, bo to jest taki człowiek. Panie Robercie, no to bogata historia i przede wszystkim, tak jak pan mówi, myśli pan, że to się może kiedyś ziścić, taki... Ja myślę, że do tego będziemy dążyć i tutaj władze miasta będą odgrywały bardzo dużą rolę.
tak naprawdę chodzi o przygotowanie tej młodzieży, która tutaj w Radomiu jest naprawdę bardzo zdolna. Patrząc, klubów tych dla młodych ludzi jest bardzo dużo ostatnio. Jest bardzo dużo. Ja mam okazję w tej chwili prowadzić rocznik 2004 w Radomskiej Broni bardzo zdolnych chłopców. Grupa 25 chłopców, którzy naprawdę radzą sobie już wyśmienicie. I warto by było tych młodych chłopców naprawdę gdzieś tutaj promować w naszym mieście. Wiadomo, że miasto kładzie na piłkę młodzieżową jakieś tam pieniądze i szkoda jest, że ci chłopcy najzdolniejsi gdzieś tam wybywają, czy to do Warszawy, czy do chociażby mniejszego Piaseczna, tak? Gdzie bliżej Warszawy chłopcy szukają gdzieś, ponieważ tutaj jest tak jak jest. Nastruga, armia zaciężna, można powiedzieć. Fajnie. Chłopcy zrobili bardzo fajny wynik. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się takiego wyniku, ale też nie spodziewałem się takiego wyniku po stronie Broni, gdzie trener Dziubiński zrobił naprawdę fantastyczną robotę. Trzecie miejsce na koniec sezonu. I co by nie patrzeć, jest to pokazanie drogi, bo w tej Broni gra tak naprawdę 70% wychowanków tego klubu. Czyli można z tych młodych chłopców, dokoptowując do tego kilku doświadczonych zawodników, takich już z bagażem doświadczeń, zrobić drużynę, która od początku, od podstaw, gdzieś od trzeciej ligi zacznie ten marsz do góry. Myślę, że ten kierunek jest bardzo dobry, bo w tym momencie ci chłopcy mają swoich kolegów, swoje rodziny. Powodowałoby to, że tak naprawdę ludzie zaczęliby z powrotem przychodzić na te stadiony, bo co by nie patrzeć na takie zwykłe mecze, przychodzi, przypuśćmy, na Radomiak około 1500 widzów, na Broń około 500 do 1000. Myślę, że gdyby to wszystko było razem, to tych ludzi przynajmniej 3-4 tysiące na trybunach na każdym meczu by było. I myślę, że o to chodzi. Już jest jakieś zaplecze w postaci kibiców. A gdyby to była wyższa liga rozgrywkowa, to mówimy już o kilkunastu. Oczywiście, że Radom stać spokojnie. Na pewno każdy marzy o powrocie do czasów, czyli do roku 1984, kiedy Radomiak występował na najwyższym poziomie rozgrywek, czyli w pierwszej lidze. Gościł tutaj takie tuzy jak Włodek Smolarek, jak Mirek Okoński, jak Stefan Majewski. To byli reprezentanci świeżo po tym ogromnym sukcesem. Po Hiszpanii. Tak, po Hiszpanii 82 roku. Ja zawsze to powtarzam, że miałem to szczęście, że ze swoim rocznikiem 71 mieliśmy okazję podawać piłki i dla nas była to naprawdę wielka frajda, kiedy stanęliśmy oko w oko właśnie z Włodkiem Smolarkiem czy z innymi zawodnikami, którzy tak naprawdę w tamtych czasach mieli ciężej wyjechać na zachód, więc musieli grać tutaj w naszej lidze. Tak? Mówi pan o młodych ludziach. Mamy zdolną młodzież w Radomiu? Mamy bardzo zdolną młodzież w Radomiu, co pokazują wszelkiego rodzaju rozgrywki. W tej chwili na poziomie tej Ligi Mazowieckiej, która jest taką wykładnią tutaj piłki młodzieżowej w Radomiu, jesteśmy zawsze w czubie. Na Broni wszystkie roczniki, które mogły grać w Lidze Mazowieckiej, wszystkie grają. Większość gra na poziomie Ekstraligi, czyli na tym najwyższym poziomie, więc widać tak naprawdę potencjał, jaki jest w tym mieście i w młodzieży z tego miasta. Żałuję tylko, że później raz, podejrzewam, że chłopcy kończąc tą średnią szkołę, no niestety wyjeżdżają za chlebem. Bo ja pamiętam czasy, kiedy Radom był tak naprawdę zagłębiem przemysłowym. Takie firmy jak zakłady metalowe, jak Zbrojeniówka, Blaszanka, Radoskur, Sofix. No naprawdę bardzo dużo zakładów produkcyjnych, przez co i ludzie byli też w mieście, prawda? Teraz sporo osób wyjeżdża przeważnie do Warszawy, do pracy, więc nawet na ten mecz, jeżeli jest mecz w sobotę, ciężko się wyrwać, bo ludzie jednak chcą też jakieś chwile odpocząć, spędzić z rodziną i odpocząć przed kolejnym rannym wyjazdem w poniedziałek. A jak pan widzi tych młodych ludzi, młodych zapaleńców, a oni są z kolei zapatrzeni w takie gwiazdy jak Robert Lewandowski na przykład, to co pan im mówi, że to można osiągnąć? Dokładnie tak. Ja zawsze powtarzam chłopcom, że talent to jest tak naprawdę w piłce 30%, to już jest naprawdę bardzo dużo. Tak naprawdę ciężką pracą można więcej zyskać niż tym talentem. Mówię to po swoich doświadczeniach, bo ja nigdy nie byłem zawodnikiem jakimś tam bardzo błyskotliwym, że dostałem takie predyspozycje, że dryblowałem po trzech, po czterech. Ja musiałem pracować na boisku z racji swoich gabarytów.
byłem zawsze mikrym zawodnikiem, filigranowym, więc musiałem to nadrabiać motoryką, szybkością gdzieś. Cwaniactwem takim boiskowym. Dokładnie tak. I dzięki Bogu mnie się to udało, przy okazji nie zaniedbując chociażby szkoły, bo przypominam sobie, że studia dzienne w Radomiu, techniczne studia, nie jakieś tam AWF, czy z całym szacunkiem do tego, prawda? Ale wiadomo, że więcej czasu jednak trzeba poświęcić na te studia techniczne, związane w moim przypadku z elektroniką. Kończyłem grając w piłkę w Ekstraklasie, mieszkając w Krakowie i tu kończyłem dzienne studia. Zawsze, zawsze trener Łazarek wtedy, który prowadził Wisłę. Popularny Baryła. Dokładnie. Zwalniał mnie z poniedziałkowych treningów. Ja przyjeżdżałem i potrafiłem być na uczelni 12-13 godzin, żeby odrobić ćwiczenia, żeby spotkać się z tymi wykładowcami, żeby oni wiedzieli, kim ja jestem tak naprawdę, bo tak jak mówię, nie o ile... Nie jest X tylko znany, tak? O ile gdzieś tam w świadku sportowym gdzieś tam ta twarz moja była kojarzona, no to na uczelni niekoniecznie, tak? No i miałem problem chociażby na ostatnim roku, kiedy już miałem wszystkie egzaminy zdane u rektora Lotki, miałem ostatni egzamin, no i musiałem się sporo napocić tak naprawdę, żeby ten egzamin zaliczyć. Proszę powiedzieć, Wisła Kraków, no taka przygoda ekstraklasowa, no nie każdemu jest dana. Panu się udało zadebiutować, choć gola się strzelić nie udało. No niestety, żałuję również, natomiast zawsze powtarzałem sobie, grając tutaj w Radomiaku, jeszcze gdzieś na poziomie tej starej trzeciej ligi czy drugiej ligi, zawsze żeśmy się śmiali, że marzeniem naszym było zagrać w Ekstraklasie i umrzeć, tak? Mnie się to udało i to, z czego jestem zadowolony, że nie były to czasy takie jak teraz, że któryś z menadżerów podpisał ze mną umowę i wcisnął mnie tak kolokwialnie mówiąc do tego zespołu. Zapracowałem tym postawą na boisku, bo trzeba przypomnieć, że ostatni mój sezon w Radomiaku, no niestety jako zawodnika ofensywnego, mimo że gro meczy zagrałem na prawej pomocy, nie w ataku tak jak później w swojej karierze jakiejś tam piłkarskiej, to niestety nie udało mi się strzelić bramki. Bardzo tego żałowałem, bo tak naprawdę całe swoje życie piłkarskie zawsze marzyłem, żeby zagrać w Radomiaku w Ekstraklasie. Nie gdzieś tam w Wiśle, Kraków, w Legii. Tylko u siebie. Dokładnie, dokładnie. Ja chciałem grać dla tego miasta, dla tych ludzi, dla swoich kolegów, dla swojej rodziny, której jestem niezmiernie wdzięczny, że do dziś dnia znosi, że tak powiem, tą pasję, bo naprawdę... Całe moje życie już takie dorosłe z żoną, z dziećmi było związane z wyjazdami. Panie Robercie, to może się kiedyś ziści, tylko już nie, no nie z panem w składzie, to jasne, ale może kiedyś tak będzie. Mam nadzieję, że tak. No, w tej chwili staram się gdzieś tam po zakończeniu tej kariery takiej poważnej, że tak powiem, bo wiadomo, że jeszcze gdzieś tam staram się ruszać, póki zdrowie pozwala. Od kilku tygodni jestem grającym trenerem A-klasowym Zamłyniu, więc jestem cały czas w ruchu. Wczoraj chociażby mieliśmy finałowy turniej Old Boyów w Kozienicach, gdzie z kolegami z boiska, takimi właśnie jak Sławek Baćmaga, czy chociażby z drugiej strony Piotrek Cichawa, Robert Wicik, Rafał Kowalczyk, zawodnicy, którzy tak naprawdę jesteśmy z dwóch stron barykady. Pojechaliśmy, zrobiliśmy bardzo fajny wynik. Przede wszystkim chodziło o tą radość grania, tak? Więc po zakończeniu tej swojej kariery, oczywiście czynnie biorę udział w życiu tutaj tym sportowym. Jestem słuchaczem kursu UEFA trenerskim. Wiążę z tym zawodem jakieś tam swoją przyszłość, więc być może kiedyś uda mi się. Może się uda. Ja, jeżeli nie z boiska, to przynajmniej z ławki trenerskiej poprowadzić drużynę tutaj radomską na poziomie Ekstraklasy. Ciekawostkowe pytanie, jedno z ostatnich. Pamięta pan, co było na koszulce Wisły, kiedy pan grał? Oczywiście, że pamiętam, bo do dziś dnia koledzy, którzy oglądają to zdjęcie, zresztą zdjęcie bardzo fajne dla ja mnie. Ja też się przygotowuję do tego naprawdę. Nie trudno nie zwrócić uwagi. Długie wąsy, tak. Oczywiście fryzura, gdzieś tam uczesanie na bok. Moi znajomi teraz śmieją się, że teraz wyglądam 10 lat młodziej niż wtedy, ale taka była moda. No niestety wszyscy... A koszulka swojej, tak, koszulka, prawda? Oczywiście ze sponsorem.
sponsorem, czyli z producentem prezerwatyw. Może będzie kryptoreklama, ale można to sprawdzić na goglach. Tak, wpisać sobie tam Robert Rogala i wyskoczy pierwsze zdjęcie moje akurat w koszulce czerwonej Unimil z białą gwiazdą. Śmieję się do dziś dnia, nie tylko ja, ale i moi koledzy również. W Radomiu jak się mieszka, jak się żyje? Ja powiem szczerze tak, ja jestem zakochany w tym mieście co by nie mówić, że jest bezrobocie, że jest szaro i tak dalej, to zawsze miło jest wracać tutaj. I nawet pamiętam, grając właśnie w Wiśle Kraków, potrafiłem wsiadać w nocy, w sobotę, w pociąg o godzinie 21, będąc tutaj w Radomiu na godzinę 1 w nocy, żeby w niedzielę z żoną sobie gdzieś tutaj wyjść, pospacerować, czy chociażby pobyć, tak? Wiadomo, że człowiek wracał do rodziny, ale mimo wszystko gdzieś tam po tylu latach tułaczki, można powiedzieć, sportowej. I tak na koniec wylądowałem tutaj, więc... No to chyba dobrze. Ja uważam, że tak. A na koniec tego programu mam nadzieję, że wyląduje Pan tutaj. Zna Pan to miejsce? Znam to miejsce, staram się być, tak jak mówię, cały czas w formie. Nie omieszkam spróbować, bo jeszcze nie byłem. Symboliczny karnet miesięczny, Grota Solda, indoor cycling, squash, no oczywiście siłownia, dużo atrakcji, sauny, także... Zapraszam, miesięczny karnet dla Pana. Dziękuję ślicznie. Proszę odwiedzić PopGym, bo to na pewno skorzystam, bo tak jak mówię, za chwileczkę ruszamy z okresem przygotowawczym. No to akurat. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Również Robert dziękuję Tadarak, bardzo. Gość programu Wyszukani. Dziękuję. Dziękuję bardzo.